pierwsze, proszę Państwa, to, że się wszyscy starzejemy i umieramy, dobrze wiemy. Natomiast należy się pewnie wyjaśnienie co do tego, co to znaczy, że wszyscy powstaliśmy z nieśmiertelnej komórki. Otóż tak jest, że jesteśmy śmiertelni tylko jako jednostki, gdyż życie na Ziemi stanowi kontinuum ze swoim początkiem, ale bez końca. Co to znaczy? To znaczy, że nasze komórki rozrodcze są w pewnym sensie nieśmiertelne, dlatego że one są przekazywane z pokolenia na pokolenie. I jeżeli nasz organizm składa się z komórek tak zwanych somatycznych i komórek generatywnych, czyli płciowych. I możemy sobie wyobrazić właśnie, że nasze geny w komórkach generatywnych, czyli płciowych, są nieśmiertelne, gdyż są przekazywane z pokolenia na pokolenie. I w takim sensie wszyscy jesteśmy naprawdę nieśmiertelni. Poproszę następne przezrocze. I dlatego powstaliśmy z nieśmiertelnej komórki. Tu jeszcze raz jest to samo pokazane, że po zapłodnieniu jaja przez plemnik rozwijamy się i rozwijamy się, z czasem rozwijamy się w bardzo wiele zróżnicowanych komórek. Każdy organizm, w tym człowieka przede wszystkim, zbudowany jest z bardzo wielu różnorodnych komórek. Część z tych komórek, one stanowią tak zwany oddzielny listek zarodkowy. Są to komórki płciowe. Jak powiedziałam, one idą niezależną swoją linią, bo one są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Z komórek płciowych, zarodkowych powstają komórki płciowe osoby dorosłej, potem następuje rozmnażanie i znowu ta linia komórek generatywnych idzie przez pokolenia i w ten sposób jesteśmy nieśmiertelni. Natomiast mamy tak zwane trzy listki zarodkowe komórek somatycznych. Z tych komórek zbudowane jest ciało jednorazowego użytku. Tak naukowcy zajmujący się starzeniem nazwali nasze ciało. Jest to ciało jednorazowego użytku, dlatego gdyż jesteśmy nosicielami nieśmiertelnych komórek generatywnych, a zbudowani jesteśmy z komórek somatycznych, które się starzeją. I niektórzy uważają, że starzejemy się dlatego, że właśnie starzeją się nasze komórki. Ale bardzo niedawno okazało się, że oprócz tych starzejących się komórek w naszym ciele istnieją też macierzyste komórki tkankowe. Niektórzy uważają, że te macierzyste komórki tkankowe też być może są nieśmiertelne. I co to oznacza? Nasz organizm, jak powiedziałam, zbudowany jest z miliardów wyspecjalizowanych komórek. Ale każda komórka ma zdolność do podziału i śmierci. Obydwa procesy są niezbędne, aby organizm mógł prawidłowo funkcjonować. Jeżeli sobie wyobrazimy taką sytuację, że w naszym organizmie są te miliardy komórek i wiele komórek jest zużywanych, na przykład w układzie pokarmowym czy w układzie oddechowym, jak Państwo zapewne wiedzą, po prostu następuje zużycie komórek. Musi nastąpić odnowa, wymiana, w związku z czym część komórek umiera, ale część komórek dzieli się, żeby te umierające zastąpić. Jest to nieustanny proces, który zachodzi w naszym organizmie i obydwa procesy, zarówno podziały, one zachodzą w procesie, który naukowcy nazywali cyklem komórkowym i śmierć, co naukowcy nazwali apoptozą od opadających liści. Obydwa procesy są niezwykle precyzyjnie regulowane. Komórki w naszym organizmie rozmawiają ze sobą, one mówią: jesteś niepotrzebna, musisz umrzeć. W związku z tym komórka wchodzi na drogę apoptozy. Uruchamia bardzo skomplikowany proces wewnętrzny, który doprowadza do tego, że z czasem, poproszę następne przezrocze, zaczyna się rozpadać. To jest takie piękne zdjęcie, moje ulubione zdjęcie komórki, która umiera poprzez apoptozę. Proszę zobaczyć, tworzą się takie bąble na jej powierzchni. W środku komórki, wewnątrz zachodzą takie procesy, których efektem jest to, że komórka, która stanowi integralną całość, rozpada się na takie pączki. Jest to niezwykle ważne, dlatego że te pączki są pożerane przez sąsiadujące komórki. Nie ma stanu zapalnego. Natomiast wydaje mi się, chociaż nie ma tego typu badań, a przynajmniej ja ich nie znam, że chorzy na trąd, o których mówił ksiądz Marian, prawdopodobnie cierpią na inny rodzaj śmierci komórkowej. Jest to nekroza. Nekroza jest śmiercią przypadkową, niekontrolowaną. Powoduje to, że w organizmie budzi się stan zapalny i prawdopodobnie powstają właśnie takie rany, bo apoptoza jest śmiercią fizjologiczną. 1 gram dziennie przynajmniej komórek naszego organizmu umiera poprzez apoptozę, więc to nie może być stan chorobowy. Jest to śmierć jak najbardziej fizjologiczna, ale oczywiście ona też może być, jeżeli równowaga zostanie zachwiana, może być przyczyną albo skutkiem bardzo, bardzo wielu chorób. Jeśli chodzi o podziały komórek, to jak powiedziałam,
One zachodzą w tak zwanym cyklu komórkowym. Znaczy normalna komórka nie zacznie się dzielić, dopóki nie dostanie sygnału znowuż od innej komórki, czy po prostu ze środowiska jakiegoś zewnętrznego, brakuje ciebie. Musisz się podzielić, żeby było nas więcej. I komórki prawidłowe, zdrowe, odpowiadają na takie sygnały. Zaczynają się dzielić i wtedy z jednej komórki, najpierw zanim dojdzie do podziału, musi nastąpić podwojenie, powielenie absolutnie prawie wszystkiego, co w tej komórce jest, a przede wszystkim materiału genetycznego, czyli DNA. I z jednej komórki powstają dwie komórki, to jest właśnie tak zwany cykl komórkowy, który uczeni podzielili na kilka faz, ale to jest taki podział dokonany przez naukowców, dosyć sztuczny. Komórki, które nie kontrolują cyklu komórkowego. Znamy takie komórki. Pierwsze komórki zostały otrzymane, wyizolowane w 1952 roku od pacjentki, która się nazywa Henrietta Lacks, chorowała na nowotwór przełyku. Pobrano takie komórki od tej pacjentki i hodowano je in vitro, to znaczy poza ustrojem. To były czasy, kiedy już ludzie umieli hodować komórki poza ustrojem, bo początki tej umiejętności sięgają początków wieku XX albo nawet jeszcze końca wieku XIX, więc naukowcy wiedzieli, co trzeba zrobić, żeby komórkom było dobrze poza ustrojem. Jakich czynników, jakie środowisko im i trzeba jakiego środowiska dostarczyć, żeby te komórki mogły poza ustrojem rosnąć. Pacjentka zmarła 9 miesięcy po operacji, natomiast komórki, które są nazywane w skrócie HeLa, są używane przez naukowców do dzisiaj. Są to jedne z najbardziej popularnych komórek, jakie naukowcy mają w swoich zamrażarkach. W zamrażarkach może to takie uproszczenie, ale te komórki można rzeczywiście mrozić w ciekłym azocie, można je bankować, potem można je wyciągać z tego banku, odmrażać i one bardzo ładnie się dzielą, czyli my to takim naszym żargonem mówimy, że one proliferują. Na tych komórkach są prowadzone najróżniejsze badania, nie tylko dotyczące nieśmiertelności i podziałów, ale po prostu jest to bardzo dogodny materiał do tego, żeby badać wszelkie procesy komórkowe. No i te komórki, proszę Państwa, możemy śmiało nazwać komórkami nieśmiertelnymi, bo one nie umierają. Jeżeli da im się odpowiednie warunki do życia, to one będą dzielić się teoretycznie w nieskończoność. To są komórki, jak powiedziałam, nowotworowe, czyli mówimy, że nowotwór jest klonalnego pochodzenia, poproszę następny klik, dlatego że powstaje dosłownie z jednej komórki. Z czasem jedna komórka nabywa takich cech, musi nabyć ich kilka albo kilkanaście i te cechy sprawują to, że ona może rosnąć na przykład w środowisku, gdzie nie ma czynników wzrostowych, czyli nie ma sygnału dziel się, a mimo wszystko ona i tak będzie się dzieliła. Ona wymknęła się całkowicie spod kontroli podziałów. Ale komórki nowotworowe są to takie bestie, które bardzo często wymykają się też spod kontroli śmierci. Po prostu u nich cała droga, cały mechanizm, albo wiele dróg, bo do efektu finalnego apoptozy prowadzi bardzo wiele dróg, to wszystko jest zahamowane. I komórki nowotworowe, po pierwsze, bardzo intensywnie się dzielą, po drugie, nie odpowiadają na sygnały, które mówią, masz umrzeć i w związku z tym dlatego są takie niebezpieczne. W ten sposób one zyskały swoją nieśmiertelność. Ale oczywiście ta nieśmiertelność jest tylko poza organizmem, bo w organizmie wiemy, że prędzej czy później takie komórki doprowadzą do nieusuwane z organizmu doprowadzą do śmierci gospodarza. Natomiast komórki prawidłowe, które nie nabrały, my mówimy tak brzydko, fenotypu komórek nowotworowych, są komórkami prawidłowymi i one w hodowli i prawdopodobnie w ustroju starzeją się. Na czym polega proces starzenia? Odkrył to Leonard Hayflick na początku lat 60. Pobierał z organizmu, z płodów ludzkich fibroblasty. Są to takie komórki, które są w naszym organizmie absolutnie wszędzie, dlatego że one są takim spoiwem łączącym wszystkie nasze narządy. One są łatwo dostępne. On pobierał takie komórki i zaobserwował w hodowli, że po pewnym czasie one najpierw się dzielą, a po pewnym czasie, mimo że mają wszystko, co im do życia potrzebne, czyli czynniki wzrostowe, czyli czynniki odżywcze, te komórki nie chcą się dzielić, one się zatrzymują. Tę pracę było mu bardzo trudno opublikować, dlatego że wcześniejsze dane świadczyły o tym, że wszystkie komórki poza ustrojem się dzielą, ale w końcu udało mu się i dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że komórki prawidłowe starzeją się. Mamy dowody na to również, że one nie tylko starzeją się hodowane poza ustrojem, ale także starzeją się w naszym organizmie.
Tylko musimy być bardzo ostrożni, bo nasz organizm, jak powiedziałam, zbudowany jest z bardzo wielu wyspecjalizowanych komórek. I fibroblasty prawdopodobnie starzeją się i w naszym organizmie. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład neurony, to one po pierwsze po urodzeniu nie dzielą się. Są to takie komórki, które nie dzielą się, dlatego że one nie mogą się dzielić, bo jak sobie wyobrazimy, że w naszym mózgu następowałyby podziały jeden po drugim, to przecież ten mózg rozrósłby się w nieskończoność, a tak być nie może. W związku z czym neurony starzeją się troszeczkę, czyli komórki nerwowe, starzeją się trochę inaczej. Nie ma dowodu na to, że one w hodowli mają tak zwany limit podziałów. My często nazywamy ten limit podziałów limitem Hayflicka. Czyli śmiało możemy powiedzieć, że komórki prawidłowe, przynajmniej część komórek prawidłowych, są to komórki śmiertelne, gdyż one mają z kolei blokadę, w odróżnieniu od komórek nowotworowych, one mają blokadę cyklu. To znaczy możemy im dawać czynniki wzrostowe, czyli czynniki, które pobudzają wzrost i dzielenie się młodych komórek, one i tak nie zrobią tego z komórkami starymi. To jest bardzo pożyteczny mechanizm. Proszę Państwa, jeżeli chcemy rozpatrywać nieśmiertelność w kategorii organizmu, a nie tylko komórek, to proszę zobaczyć, co tu napisałam. Starzenie się komórek stanowi ucieczkę przed nowotworami. I to jest prawda, bo jeżeli komórka całkiem się zestarzeje, czyli wyczerpie limit podziałów, nie ma siły, żeby z tej komórki powstała komórka nowotworowa. No nie ma mocnych. Oczywiście tu Państwo zaraz zapytają, no dobrze, skoro komórki w naszym organizmie się starzeją, im jesteśmy starsi, tym mamy więcej starych, niedzielących się komórek, to dlaczego starzy ludzie chorują na nowotwory z większą częstotliwością niż młodzi ludzie? Otóż prostej odpowiedzi na to pytanie nie ma, ale jedną z wielu odpowiedzi może być to, że żeby doszło do tego, aby komórka przekształciła się z prawidłowej w nowotworową, trzeba bardzo wielu lat, żeby zaszło w niej tyle zmian. Czyli ten proces nowotworowy, który ujawnia się w wieku późnym, zaczął się prawdopodobnie już dużo wcześniej. To jest jedna z możliwych odpowiedzi. Druga odpowiedź jest taka, że mamy, o czym będę zaraz mówiła i na początku już wspomniałam, oprócz tych śmiertelnych, starzejących się komórek, w naszym organizmie są komórki macierzyste. Otóż komórki macierzyste w pewnym sensie są podobne do komórek nowotworowych, mimo że są to komórki jak najbardziej prawidłowe. Ale te komórki prawdopodobnie do końca naszego życia nie stracą zdolności do podziałów i w związku z tym one mogą być potencjalnym źródłem komórek nowotworowych w naszym organizmie. Bo w zdrowiu to wszystko odbywa się, to wszystko jest w równowadze. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z chorobą nowotworową, to jak powiedziałam, już nastąpiło zachwianie tej równowagi. Otóż podziały komórek i oporność na śmierć doprowadzają do tego, że następuje niekontrolowany rozrost, czy to guza, czy też komórek krwi, które stanowią o tym, że chorujemy na białaczki. Ale może być też i sytuacja odwrotna. Może być tak, że komórki nadmiernie umierają. I tak się odbywa podczas na przykład zawału serca, podczas udaru mózgu, w chorobie Parkinsona, w chorobie Alzheimera, u nosicieli HIV, w chorobie AIDS. Po prostu tam równowaga, podział, śmierć jest przesunięta w stronę śmierci. Komórki nerwowe, jak powiedziałam, u dorosłego człowieka nie dzielą się. Natomiast jeżeli one zaczynają umierać, to robi się tragedia, dlatego że ponieważ nie są zdolne do podziałów, to najzwyklej w świecie robią się olbrzymie ubytki w mózgu, które się objawiają podczas udaru mózgowego, czy w chorobie Alzheimera, czy Parkinsona. Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego nasz organizm się starzeje. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż starzenie się tylko komórek, bo na starzenie się organizmu składa się wiele procesów. To jest tak, starzenie replikacyjne, to jest takie brzydkie słowo, ale ono oznacza nic innego, tylko to, co powiedziałam, to znaczy, że komórki stare mają limit podziałów, czyli one dochodzą do pewnej liczby podziałów, ludzkie fibroblasty to jest około 50-70 i one przestają się dzielić. Jeszcze do tego dochodzi starzenie komórkowe. Starzenie komórkowe to coś więcej niż starzenie replikacyjne. Starzenie replikacyjne, czyli stopniowy spadek zdolności do podziałów jest częścią tego, ale nakładają się tu też zmiany funkcjonalne komórek. Jak już powiedziałam, na przykład neurony nie dzielą się już po urodzeniu i w związku z tym proces starzenia komórek mózgu jest troszeczkę inaczej. Tam się nakładają jakieś zmiany funkcjonalne. Nikt jeszcze takiego miejsca w organizmie nie znalazł,
o którym można by powiedzieć, że tutaj jest, prawda, nie wiem, szyszynka, tutaj jest serce czy coś takiego i ono decyduje, to miejsce decyduje o tym, że starzeją się komórki, starzeje się organizm. Nie ma czegoś takiego, aczkolwiek ostatnio przeprowadzono niezwykle doświadczenie na takim bardzo użytecznym modelowym zwierzęciu, to jest Cynorhabditis elegans, to jest wolno żyjący robak, który jest zbudowany zaledwie z ponad, niewiele niż ponad 1000 komórek. Więc tam on ma dosłownie dwie komórki płciowe, dwie komórki nerwowe, ileś tam komórek takich śmakich, więc bardzo łatwo prowadzić jest badania na tym modelowym zwierzęciu. I okazało się, proszę Państwa, jeżeli to zwierzę w okresie takim wczesnego rozwoju, w okresie embrionalnym, pozbawić komórek generatywnych, czyli płciowych, bo ono się rozmnaża płciowo, to wtedy taki Cynorhabditis elegans żyje znacznie dłużej, kilkakrotnie dłużej. Czyli być może w komórkach płciowych, które są nieśmiertelne, istnieje ten punkt dowodzenia starzenia organizmu. Proszę zobaczyć, jakie to jest sprytne. Komórkom generatywnym nie zależy na tym, żeby ciało, które je nosi, czyli ciało jednorazowego użytku, żyło wiecznie. Po co? Ewolucji zależy na tym, żeby była jak największa różnorodność. Bo proces nieśmiertelności jednostki prowadzi do tego, że przestajemy się rozmnażać, nie ma różnorodności na Ziemi. Po prostu grozi to być może w przyszłości olbrzymią katastrofą. Jeżeli nastąpi jakaś drastyczna zmiana warunków środowiskowych na Ziemi, to wszyscy mogą wyginąć jak mamuty. A jeżeli będzie nas duża różnorodność, każdy będzie różnił się między sobą czymś tam, to po prostu jest szansa na to, że ktoś, jakieś osobniki przetrwają. Jeszcze istnieją komórki, które można podciągnąć pod nieśmiertelne. Są to embrionalne komórki macierzyste. Bardzo niedawno naukowcom, kilka lat temu, udało się wyhodować z węzła zarodkowego. Węzeł zarodkowy to jest takie miejsce w bardzo wczesnym zarodku, które składa się z około 200-250 komórek. To jest właśnie węzeł zarodkowy. Z tego węzła zarodkowego powstaje zarodek, z reszty tutaj tego zarodka powstaje łożysko. Otóż naukowcom udało się z tych 200-kilkudziesięciu komórek wyprowadzić tak zwaną linię komórkową, czyli udało im się spowodować to, że te komórki dzielą się w nieskończoność, tak jak komórki nowotworowe. I mogą się dzielić, już w tej chwili, to stało się 5 lat temu, więc w tej chwili tych podziałów już jest bardzo dużo. Są tylko co prawda chyba dwa ośrodki na świecie, które dysponują tymi komórkami, ale te komórki potrafią się fantastycznie dzielić. Te komórki macierzyste mogą być potencjalnie wykorzystane do leczenia wielu chorób, natomiast one budzą wiele kontrowersji etycznych, prawda? Oprócz komórek zarodkowych mamy jeszcze macierzyste komórki tkankowe. Komórka macierzysta właśnie to jest taka komórka macierzysta, która potrafi dawać następną komórkę macierzystą, czyli komórkę kompletnie niezróżnicowaną i w tym sensie jest to taka komórka nowotworowa, bo ona się samo powiela, ona może się dzielić w nieskończoność, ale w odpowiednich warunkach, znowuż, jeżeli to się dzieje wszystko w organizmie albo w kontrolowanych warunkach hodowlanych, kontrolowanych przez naukowców, to możemy stworzyć takie warunki, które sprawią, że ta komórka macierzysta, niezróżnicowana, da nam jakieś komórki wyspecjalizowane. Czyli takie komórki, no, jakie sobie w danym momencie zażyczymy. W naszym organizmie są też macierzyste komórki tkankowe, to znaczy takie, które są zupełnie niewyspecjalizowane, zupełnie niezróżnicowane. Takim wielkim odkryciem było to na przykład, że takie komórki macierzyste znajdują się w mózgu. Czyli to nie do końca jest prawdą, co do tej pory powiedziałam, czyli w mózgu jest pula takich komórek, bardzo niewielka co prawda, ale jest, które potrafią się dzielić, bo to nie są jeszcze komórki nerwowe, to są takie prekursory komórek nerwowych. Ale co więcej, te tkankowe komórki macierzyste, znaczy poza tym, że jest ich mało, co jest niedobre, one są niezwykle plastyczne. Naukowcy to nazywają plastycznością, dlatego że macierzyste komórki z mózgu są w stanie różnicować nie tylko w komórki mózgu, ale jeżeli da się im odpowiednie środowisko, one potrafią stać się na przykład komórkami krwi. To jest niezwykła plastyczność, niezwykła cecha tych komórek, którą naukowcy chcą wykorzystać i którą tę cechę można wykorzystać w celu leczenia wielu chorób. Co więcej, jeszcze chciałam powiedzieć, że takie komórki macierzyste
zostały znalezione w pępowinie. I tutaj duży sukces zespołu polskich naukowców. I udało się wyizolować komórki macierzyste z krwi pępowinowej, takie, które potrafią różnicować w komórki nerwowe. I to jest olbrzymi sukces, dlatego że poniekąd gro problemów etycznych zostaje odsuniętych na bok, prawda? Już nie musimy się tak specjalnie przejmować, skąd brać te embrionalne komórki macierzyste, że do tego potrzebne jest albo zapłodnienie in vitro, albo jakieś wczesne poronienia, bo pępowina jest to coś, co do tej pory zostało razem z łożyskiem wyrzucane. No może łożysko jest wykorzystywane w celu produkcji hormonów czy jakichś kosmetyków, ale pępowina to było zupełnie coś zbędnego. Natomiast w tej chwili, zresztą już powstały banki krwi pępowinowej, krew pępowinowa stała się czymś bardzo, bardzo cennym, dlatego że może być potencjalnym źródłem komórek macierzystych. Jeżeli w naszym organizmie, w różnych miejscach, w mózgu, w wątrobie, w mięśniach, w trzustce są takie siedliska komórek macierzystych, które są potencjalnie nieśmiertelne, bo my wiemy, że one jednak potrafią się, nie mają tego limitu Hayflicka, dlaczego nasz organizm ich nie wykorzystuje, prawda? Jeżeli nam się robi dziura w mózgu, dlatego że chorujemy na chorobę Alzheimera, dlaczego te komórki, które wiemy, że w doświadczeniu potrafią się dzielić i różnicować, dlaczego w naszym organizmie one nie pójdą tam, gdzie jest ta dziura i nie załatają jej? Dlaczego jeżeli nam przestają się dzielić nasze fibroblasty i skóra robi się pomarszczona i sucha? Dlaczego komórki macierzyste tej skóry, o których wiadomo, że je mamy, dlaczego one nie powędrują w to miejsce i nie zastąpią tych starych nowymi, prawda? Przecież wydawałoby się, że my urodziliśmy się, my mamy potencjał nieśmiertelności w sobie, ale widać nie o to chodzi, proszę Państwa, widać chodzi o to, żebyśmy mieli ciało jednorazowego użytku. Ewolucja się zabezpieczyła, żebyśmy nie byli ludźmi nieśmiertelnymi, bo wydaje się, że na dzisiejszym etapie nie jesteśmy w stanie uniknąć starzenia się. Starzenie jest czymś absolutnie nieuniknionym, ale możemy bardzo dużo zrobić, żeby starzenie nie było przepełnione cierpieniem, nie było tak bolesne, tylko było po prostu